Dzień dobry Państwu, już po wczorajszej chrypce już jest trochę lepiej, głos mi się już unormował, także na szczęście wszystko już wróciło do normy. Dzisiaj naturalnie podsumowanie całego FUT Champions. Zaczynaliśmy od bilansu 9-1, a jak się skończyło, to no oczywiście nie powiem, ale było dużo dymów, więc oczywiście zapraszam, żeby oglądać do samego końca. Oczywiście było klasycznie mnóstwo paczek. Otworzyliśmy sobie znowu paczkę za 650 tysięcy monet, która zawierała 60 zawodników 85+, wymiana paczka z ikoną, no i oczywiście FUT Champions, które zostało zakończone. Także moi drodzy, klasycznie stawcie peszkę, górę, subskrybujcie kanał i ja już was tutaj nie trzymam. Zapraszam do oglądania, bo działo się sporo fajnych rzeczy. Zapraszam. Lecimy z paczką niż 80+. Zresztą od parę chod zacznijmy, co? Kurczę. Mogę trafić Mbappe na przykład teraz. To byłoby dziwne, gdybym trafił do Mbappe. To będzie bardzo dziwne, jeśli teraz trafi Mbappe. Dobra, na szczęście to nie jest Mbappe, to byłoby całkiem dziwne. Te trzy paczki Hero, trzy razy była karta base. Czy będzie czwarta? Argentyna, ŚPD, Zanet, nie Zanet, co ja gadam, Argentyna, ŚPD, Milito? Mascherano, 91, ej, zapomniałem, że ten gość ma kartę. Jak wygląda skład? Powiem szczerze, że nie wiem, co będę zmieniał, na pewno będę wywalał Ginole i Alonso, żeby mieć pieniądze. A ile kosztuje teraz taki zwykły Charlton, to mnie ciekawi, jak bardzo spadła cena byłego Charltona na 500 000? O kurde, niezbędny Golazo, klasyczna paczka, proszę państwa. Oczywiście w środku nie będzie nic, tylko animacja, bo animacja nie istnieje. Eśpo, Brazylii. Debinia? Chyba? O! Podwójny knockout. O! Dempsey. Parejo, znowu. Fajna paczka w sumie, ty. Taki niby niezbędnik, ale jednak faktycznie niezbędnik, muszę przyznać. Casillas, Bisek, De Ligt, Bruno, Zanetti, Cruyff, Mbappe, Szoboszlej, Salah. Boże, jak ten Bisek jest wielki. Jeszcze jego piłka. Okej. Okay. Nie, ten Bisek, dobra, nieironicznie ten Bisek jest aktualnie nie do przejścia. Chomeni, pokaż, że umiesz. Bisek. To będzie gol teraz na pewno. Nie trafił. Chomeni? No Chomeni, proszę bardzo, czy Marquez by tak zrobił? No nie sądzę. Masz Kapitę, Bastoniego i Campbella. Znaczy powiem ci tak, ja osobiście... Fuck, będzie gol. No i Bisek, tak mówię o nim non stop, jak mnie niszczy. I mi bramkę strzela, no. Dowodem w telefonie, właśnie nie da się, wiesz, da się w sensie... Wow, okej, okay, ładnie porobił. No 3-1, kurde, wygraliśmy 1-0, nie fajna sytuacja. Co za śmieć, naprawdę, to jest niesamowite. To jest, ja zaraz kupuję do składu chyba. Bobby! Tak jest, dobra, dobra, jeszcze 13 minut, spokojnie. Czerwona kartka, chłopie, wypad z boiska, co to w ogóle było? Bobby Charlton. Tak jest. Ice cold. Albo nawet wiecie co? Tu nie będzie dogrywki. Tu nie będzie dogrywki, bo ja wygrywam ten mecz w 90 minutach. Ja coś mówię, nie? To tak się dzieje. Nie ma dogrywki. Nie obchodzi mnie dogrywka, sprawdzamy kontę do 19. Bobby Charlton. Może jakiś tutaj... przyjemny zawodnik wpadnie, na przykład ikona Bobby Charlton, dzięki czemu nie miał pieniądze z powrotem. Manuel Neuer, okej. Okay. No i drugi pick, zobaczmy, czy będzie karta specjalna w ogóle? O, ma dwóch zawodników Bayernu, kurczę. Mam nadzieję, że nie. Alisson, Kohler, Maldini, Bruno, Sała, Eusebio, Mbappe, Malen, Adnea. Okej. Okay. Czemu to wyjął? To powinien być gol, gol roku. Teraz będzie gol roku. Jeszcze raz, panie Bobby? Albo Ginola? Ginola! Nie. Bobby. Spalony. Nie, no Dawid. Jamesem? Pyk. Nie byłem pewien, czy to jest gol, bo tak za późno mi zdaje, czy to był gol, ale jest brameczka. No, nie chciałem tego tak zrobić, ale mamy 3-0. Mamy 11 winów, proszę państwa. Ale to chodzi. 11-1. Tibo? Maldini 9-3. O kurczę, pieczone. Kurde, no, myślę, że ktoś jeszcze wleci. Jeszcze ani jednego tapita nie zrobiłem w tym Champions. No właśnie. I Ginola brameczka, 1-0, pięknie. I Maldini z główki, 2-0. Ale to chodzi, kurczę. To jest w ogóle 1-0, myślę, że 2-0, nie wiem czemu. Oszukany zostałem na wynik? Pierwszy tapin? Pierwszy tapin, nie, no, ja nie mam tapinów.
To nie był spa... Dobry tekstik. Nie no, chłopie. Bum. Dzięki, Oskar, już możesz wychodzić. 5-8-3. Spójrzmy, czy będzie coś niesamowitego w tej paczce. England. Beligol. Siemano, podwójny okład może dla widza, witam ślicznie. Lautaro Martinez. 2,85+. Ta laska z Barcelony. Ale to jest opcja, że w środku jeszcze będzie jakaś ikona albo hero, bo wydaje mi się, że... No nie wiem, no by nie było tego 85. No dobra, zrobię, otworzę tę paczkę z wymienną ikoną, niech wam będzie, już przestańcie mi spamować. Chcę trafić fajną wymienną ikonę, nie? Dlatego w tym momencie trafiam... Ruda Hulita wersji podstawowej, no co mogę powiedzieć? O Boże, tylko nie... To... Okej, Modric, dobra, może być Modric, spoko. Może być Modric. Aaaa, Ronaldinho chyba tutaj wskakuje, mi się wydaje. Tak, słyszałem, nie? O ale jeszcze będzie w środku wymienna karta... Nie, proszę, niech to nie będzie to, o czym myślę. To nie jest on, prawda? To nie jest Bachu, prawda? To nie Bachu, dobra. To git. Uh-oh. Okej, dobra. Cyk. Bobby, zepsułem to. Już wolałem tego Pjanicia, powiem szczerze. I to jest 2-0. Matko boska. Chouameni na SIO. Jest chyba całkiem spoko opcja i to jest chyba 3-0 niestety. Źle zagrałem w defensywie. No, ciekawa opinia. Schmeichel, Militao, Maldini, Rolfo Sała, Eusebio, Mane, Beścik, Coman. Bobby Charlton, to powinien być gol. No shit, to będzie gol chyba. No 1-0, kurde. Ładna akcja, Xabi Alonso, to wygrywamy Xabi Alonso. Może do Liverpoolu? I to jest 2-0, po tapinie. O, pyk. Byłem pewien, że zepsułem, nie? Jak już jak widziałem jego, on oddał ten strzał. Ewidentnie. Wiem piłkę. Tak jest, dobrze, uwierzyłem, zaufałem, nice. Strasznie zjebałem. Kurde no. Aj, szkoda fest, kurczę, szkoda fest. Lecimy, 10x3+. Czy będzie coś niesamowitego? Mamy złotą kartę, oczywiście Gruzja. Kwicza Kwaraczkelia. Będzie to walkout podwójny. I będzie z Kwiczą Kwaraczkelią będzie... A, byłem blisko. Pajor, proszę bardzo. Ewa Pajor. I w środku Johan Cruyff. Uuu, Berbatov 93, siema. No, kosztuje tak ze stówkę. Nie najgorzej, nie najgorzej. Fajna karta. Może inform? Miedema 86. Może? Kurde, właśnie nie wiem, czy jak jest jeden walkout, czy te karty mają potem jeszcze animację. I tak nie jestem pewien, czy mam jeszcze na coś czekać. O! Hero chyba. Ale to jest zawsze Berbatov, odnoszę wrażenie. Zawsze kiedy trafiam hero, zawsze to jest Berbatov. Ale może chociaż ten 80... No w sumie nie wiem, którego bym chciał Berbatova. To jest ten sam. 89, dobra. Giro na bramce. Ale słodzicho śmieszne, ty. Drogba, Torres. I Drogba, to musi być gol. Kurczę. Składem Chelsea po 5 piwach. Serio? Nie no, powalczymy, słuchaj, czekaj. Ale jak mi gość po 5 piwach strzela bramkę, to chyba jest niedobry z moją formą, mi się wydaje, ty. Ale faktycznie skład Chelsea, ja dopiero ogarnąłem, ty. Praktycznie każdy tutaj związany z Chelsea w jakimś stopniu. Okej. Okay. Może też powinien 5 piw przed Champions zawsze ładować, pomyślimy. Ginola! 1-1, ale tutaj Giroud bez szans. Chyba tracę bramkę, panowie i panie. Nigdy... Co? Nie. Pięknie Ginola, uderzenie i 2-2, wracamy. No i to jest Berbatov, nie? Dziękuję bardzo. Dogadani, przelew przyjdzie w ciągu 5 dni roboczych. Casillas, Maldini, Yashin, o kurczę, Puteja, Stoty. I Ginola. Ginola! O, shit. Ach, jest Bobby Charlton 1-0, pięknie znalazł miejsce. Chomeni z tego, z shotu. Cyk, Bobby Charlton 2-0. Bobby Charlton 3-0. No, Miacham raczej lepszy, ale tak na razie go sobie testuję tylko.
Pikachu i 4-0, ładnie. I dla widza brameczka czaptonem. Proszę bardzo. 14-3. Nadal jest szansa na 16 minut. Casillas, Carvalho, Diaz, Toty, Mbappe, Francescoli, proszę bardzo. Karczui! 1-0. O kurczę, pieczon. To będzie gol. Nie będzie, Mbappe jest fraudem. Bobby Charlton! 2-0, ależ on to zrobił. To będzie gol chyba. Ja pierdzę. Ciężary. Nie, odbiło się od Jamesa, zesram się. No co za gówno, no przecież... Phil Foden! 3-2. Zaraz się zżygam. Van der Sar. O Jezu, 5 z tyłu. Boże, nie. Proszę, nie graj 5 z tyłu, bo będę... Nie, nie będzie grał 5 chyba. Ten blok prawdopodobnie będzie grał na śpeku. A Felix zgubił piłkę. 1-0. Tak. Foden. Ach! Ale urwał. Dobra, 2-1. Ojejku. Proszę. To będzie gol. Dziękuję. Okej, dobra, to będzie świetna dogrywka. Let's go. 15-4, all or nothing. Bobby Charlton tutaj sklaczował nam troszkę. Czech, Maldini blown, nie, znowu blown. Beckham, De Jong, Henry, Grosicki 90. O kurde, ostatnio grałem przeciwko Piątkowi na ewolucji, teraz jest Grosicki 90. No jest Grosicki, zobaczmy, sam na sam. O kurde, lepiej nie. Kurcze pieczone, dobra, blisko było, spokojnie, nie denerwujmy się. Ilość farta w tej akcji naprawdę jest zatrważająco duża. Jezu, Van der Sar. Oho, Grosicki. Cześć, mam dla ciebie specjalną wiadomość. Chcę podzielić się z tobą tym, co czuję. Jestem wkurzony. Jestem naprawdę solidnie wkurzony. Masz czasami tak, że wykonujesz dobrą robotę, a nie przynosi ci to pozytywnych efektów? No nie mogę cię z nastąpień wybić, ja nie wiem. Raz mi się udało i potem jest tylko i wyłącznie parecho. Nawet ci nie biorę parecho, mam cię w głębokim poważaniu, biorę De Jonga. Teraz jestem obrażony na wszystkich. Okocze 89, dziękuję ślicznie. Jeszcze Johan Cruyff z pika i będzie fantastycznie. Kohler 90, ej spoko, w sumie piki całkiem, nie? Nie jestem zadowolony całkiem z tych pików. Uuu, Stalmy 9-3, karta warta... Fajny rating. Paczka ze Stokoła. Tu jest chyba szansa na animacji generalnie. To będzie chyba animacja właśnie tej... Przez Laporte. Paczka, teammate. Może wymienna ikona. Czy to jest inform? Francja, LS? Mairi chyba. No, może być. Informów potrzebuję w sumie. Mairi i do tego... Wow, nic szczególnego, dobra. 3x85+. Wymienna ikona. Życie. Dobra, nie trafmy 2 razy Prince i będzie zajebiście. Proszę Państwa, 99% na Totwa, 99% na Hero i 99% na ikonę. Wow. Tutaj leci Ginola, proszę Państwa. Najpierw oczywiście info. Kevin De Bruyne, czyli pewnie będzie Bruno Fernandes, nie? Taki pattern, że najpierw jest Bruno i potem jest właśnie Bruno. Co? Najpierw jest De Bruyne, potem jest Bruno. O, dokładnie. Romero.
Jak w środku będzie 5 informów, to ja będę nawet zadowolony. Okej, jestem nawet zadowolony. Mamy tak, Benzema, Kane, Casemiro, Paredes, Marquinhos, o mój Boże. Jest Cristiano Ronaldo. Odechciało mi się. No i moi drodzy Państwo, bilans 15-5. Kamil Grosicki niestety zatrzymał nas w pogoni za marzeniami o 16 minach. Powiem szczerze, grało mi się naprawdę całkiem przyjemnie. Mało było takich momentów, gdzie byłem mega wkurzony na grę. Mecze, które przegrałem tak naprawdę zasłużenie. Nie było takich jakichś nie wiadomo bullshitów czy coś, że byłbym naprawdę zły. Więc jest chyba progres, mi się wydaje mimo wszystko. Bobby Charlton jest naprawdę świetną kartą. Oczywiście trzymam go dalej, nie sprzedaję go. I na następne WC Champions zbudujemy sobie troszkę inny składnik. Zobaczymy, jak się będzie grało. I co, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Chyba na karierce, jeśli dobrze pamiętam. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Miłego dnia. Adios.